projekt, który tutaj budujemy pod Warszawą, Forgotten Fields Farm. To jest farma dedykowana przywracaniu bioróżnorodności. Coś, co dosyć mocno przez lata było ignorowane. Nie szukam winnych, tak po prostu jest. Szefowie kuchni, moje pokolenie, pokolenie wcześniej, następne pokolenia uczą się dzisiaj według takiego klucza, że produkt nazywa się marchewka, cebula albo ziemniak. Zapominamy o tym, że każda z tych rzeczy, którą wymieniłem, ma kilkaset odmian. Należałoby trochę w tym tutaj, będąc kucharzem, będąc osobą, która mówi o tym, że zna się na smakach, albo że chce się znać, że chce coś zaoferować innego niż domowe gotowanie, nawet w najlepszym wydaniu, że my odrabiamy tę lekcję i poszukujemy tej bioróżnorodności. Jest to trudne, nikt tego nie robi, jest to znowu pod prąd, wszędzie mamy unifikację wszystkiego. My chcemy wrócić trochę, zrobić dwa kroki w tył po to, żeby być być może krok do przodu i poszukać trochę zapomnianych odmian warzyw, owoców, ziół, kwiatów i z nich korzystać. Też jest fajne w tym projekcie to, że on nie ma jakiegoś określonego końca i chyba to jest w ogóle cała moja struktura, cała moja budowa. Ja nie występowałbym w zawodach, w których jest meta jakaś określona. To nudzi mnie już na początku, że przebiegnę tę linię mety i to jest, aha, i to po wszystkim. W gastronomii postrzeganej moimi oczami nie ma takiego końca i to jest najbardziej ekscytujące, to co mnie kręci, że ja nie wiem, jak będą wyglądały moje dania za 5 lat, za 10, co ja odkryję, jaki smak znajdę, jakie połączenie smakowe, które będzie po prostu wow. I tego poszukuję i to w moim zawodzie sobie super cenię. A jak pan się uczył tego czerpania z natury? Czy pan się tego cały czas uczy? W jaki sposób? No to jest kwestia mojego dzieciństwa, biednego dzieciństwa w takim rozumieniu, że raczej nie jeździliśmy w jakieś wyszukane miejsca na wakacje, tylko jeździliśmy na wieś do naszej rodziny, a tam taki przepiękny ogród, który pamiętam, który był właśnie totalnie ekologiczny, można by dzisiaj powiedzieć, ale właśnie przepełniony nie jedną marchewką, nie jedną odmianą agrestu, tylko przynajmniej 5. I to są takie pierwotne smaki, o których ja często mówię, które wgrałem sobie w moją przestrzeń, w mojej świadomości, w moich kubkach smakowych i one głęboko tam tkwią. I to jest takie poznawcze, powiedziałbym. No ale później musiałem to oczywiście rozwijać.